Szalom i dzień dobry. W tym tygodniu czytamy Paraszat Pinchas, w której głównym tematem, wydaje mi się, jest idea, że człowiek ma intuicję i może potrafić poczuć, co jest prawidłowe do zrobienia, i powinien próbować słuchać swojej intuicji i działać w sytuacji, która nie jest może do końca, że tak powiem, już mu znana. O co chodzi? Tak troszkę może niejasne, ale na końcu parszy zeszłego tygodnia to, co jest opisane na początku też, początek parszy tego tygodnia, jest to, co zrobił Pinchas. Pinchas widzi, jak jakby to powiedzieć, przewodniczący plemię Szimona grzesi z midiańską kobietą. I Pinchas zapełnia się gniewem, że tak powiem, że to hańbi Boga, i on bierze, ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku, bierze taki rodzaj szabla czy miecz, no coś, co ma coś ostre, czy no jakby długa laska i coś ostre na końcu, i bierze to i zabija tego przewodniczącego Zimri ben Salu, przewodniczący plemię Szimona, razem z tą kobietą midiańską, z którą on był przy tej okazji. Przepraszam. No i na początek naszej parszy to Hashem potwierdza, podkreśla, że to, co Pinchas zrobił, no jest prawidłowe. Że on, to znaczy, że Hashem, daje Pinchasowi osobisty brit, osobisty przymierze, przymierze szalom, przymierze pokoju albo przymierze całości. To nikt inny nie otrzymuje osobiście takie przymierze oprócz Pinchas. No i wtedy człowiek musi się zastanawiać, okej, no co Pinchas zrobił, co spowodowało, że Hashem to akceptował. Kontynuując, czytając naszej parszy, kolejna opowieść dotyczy córki Tzlofachad. Był taki człowiek, Tzlofachad, on umiera i on nie ma synów, on ma 5 córek. No i do tego momentu wszystkim się wydawało, że no, ziemia może tylko dziedziczyć syn. Jeśli nie ma synów, no to trudno, to koniec. To przychodzą córki Tzlofachada do Mojżesza, no i mówią, nasz ojciec, on, no, że tak powiem, też jego dziedzictwo albo jego część narodu nie powinna zostać stracona. I Mojżesz pyta Boga, i Bóg mu potwierdza, że tak, takie będzie prawo, że owszem, jeśli jest syn, to wtedy on dziedziczy ziemi, ale jeśli go nie ma, to wtedy córka dziedziczy ziemi. Aczkolwiek no jest taki haczyk, skoro ziemia jest dana przez Boga do danego plemia, a plemię idzie po ojcu, to dlatego jeśli nie ma syna i przychodzi ziemia do córek, no to wtedy córka nie może wyjść za mąż poza swojego plemię, bo jeśli ona wyjdzie za mąż poza swojego plemię, to jej dzieci będą mieli plemieństwo ich ojca. I ten, jeśli ich ojciec jest z innego plemia, no to wtedy oni, że tak powiem, odziedziczą to od niej. No i przejdzie ziemia albo kawałek ziemi z jednego plemienia do drugiego plemienia, no co nie jest możliwe. Dlatego, że
ziemia należy do Boga. Bóg powiedział, że ta ziemia będzie miał Ruwen, ta ziemia będzie Szymon, ta ziemia ktoś, jakieś inne plemię. No i to musi tak pozostać. To nie jest nasza ziemia, to jest ziemia Boga. No i trzecia opowieść naszej parszy jest, że Mojżesz zwraca się do Boga i mówi: Panie Boże, no wyznacz następcę dla mnie. No i Hashem mówi, Hashem wyznacza Jehoshua Binun, który będzie kolejnym liderem narodu żydowskiego. No i teraz powiedziałem na początku, że jest jeden temat, że jest jedno takie główne przesłanie tutaj, bo zwróćmy uwagę, mówimy przy obu okazji, i przy okazji Pinchasa, jak również przy okazji córek Tzlofachada, mówimy o sytuacji nieznaną. W sytuacji Pinchasa, no ten przewodniczący plemia Szymona grzesi i naród, że tak powiem, jest pod tym wpływem i co zrobić, nie wiadomo. No i Pinchas czuje, że on wie, co zrobić, wstaje i robi. I pokazuje się prawidłowo. Oczywiście komentatorzy nam podkreślają, że no, okoliczności faktycznie pokazują, że on, Pinchas, to zrobił dla chwały Boga. Więc na pewno można sobie wyobrazić i zrozumieć, że to nie on, Pinchas, tylko że on został, jakby to powiedzieć, zainspirowany przez Boga. No bo on to robi w środku, tam gdzie plemię Szymon, tak powiem, panuje. U Szymonitów on to robi. On zabija przewodniczące tego plemia u nich. No, robi to od razu. Każdy człowiek, który by chciał zrobić coś i myśli o siebie, a nie tylko o chwały Boga, no to by zrobił to z premedytacją, nie od razu, żeby zapewnić się, że no tam nikt mi nic nie zrobi, jak również no nie zrobić to tak przed wszystkimi i no przede wszystkim nie zrobić to tam, gdzie ten człowiek, którego ja teraz zabiję, jest przewodniczącym, to jest jasne. Ale Pinchas wszystkiego to ignoruje, i wyraża więc, że on to robi tylko i wyłącznie dla chwały Hashem. W sytuacji córek Tzlofachada, no to można by było im zarzucić to samo. Można by było im zarzucić, proszę Panie, no jeśli nie miał ojciec wasz synów, no to oznacza, że Hashem powiedział, że nie będzie kontynuowanie dziedzictwa ziemi w waszej rodzinie. No trudno. Ale przychodzą córki Tzlofachada z prawidłową intencją i pytają Mojżesza nie dlatego, że oni chcą, no bo ja chcę mieć ziemię i tak dalej, nie. Oni chcą, żeby to, co ziemia Izraela ma robić, a mianowicie służyć ku tym, żeby człowiek, który żyje na tej ziemi, czuł, że to jest ziemia Boga, a nie jego, i więc, że ta ziemia będzie dziedziczona tylko i wyłącznie w tych plemion, do których była dana, to jest intencja córek Tzlofachada. I dlatego mówi Hashem do Mojżesza tak, prawidłowo. Ken bnot Tzlofachad do bnot. Prawidłowo mówią córki Tzlofachada, mówi Hashem do Mojżesza. No i tradycja opowiada, że to jest największa chwała, którą człowiek może dostać, to jest, że Bóg mówi tutaj o córek Tzlofachada, że wy na bazie własnej intuicji w sprawie, która jeszcze nie była wyjaśniona przez Boga, prawidłowo myślicie. No i to jest ogromna chwała i temat ten sam. To znaczy, nie wiedzą, co jest, ale czują, że powinno być tak i tak. I więc przychodzą do Mojżesza i mówią, no my tak i tak uważamy. Mojżesz pyta,
i Hashem potwierdza prawidłowo. I żeby jakby zakończyć ten temat, nam pokazać, że faktycznie to jest temat tej parszy, to potem Tora opisuje sytuację, w której Moshe zwraca się do Hashem i mówi, proszę wyznaczyć mojego następcy. Bo Mojżesz pokazuje, albo Tora pokazuje nam, używając tutaj Mojżesza jako ten przykład, że to nie jest on Mojżesz, który jest tutaj głównym prezesem, że tak powiem. Tylko przymierze jest z Bogiem. I tylko Bóg jest prezesem. I skoro była sytuacja jedna, tam gdzie grzesił ten przewodniczący z plemienia Szymon i Mojżesz nie wiedział, co robić, ale Pinchas wiedział, kolejna sytuacja, w której znowu Mojżesz nie wie, ale córki Cofachada czują, że ma być tak, że ta ziemia właśnie ma służyć ku tym, żeby podkreślać, że to tylko pozostaje w tym plemieniu, tam gdzie Bóg to dał i dlatego oni mają dziedziczyć, dlatego że nie miał Clofachad, nie miał ich ojciec synów i oni to zrozumieli, a Mojżesz to nie zrozumiał. No Hashem powiedział, Mojżesz oczywiście zaakceptował, ale Mojżesz widzi, że no inni czują, co jest prawidłowo, on może mniej, a żeby było jasne, że to nie ma znaczenia, bo to nie jest kult Mojżesza, to nie jest religia mojżeszowa. To jest tylko religia, to jest tylko przymierze z Bogiem, z nikim innym. Dlatego, no jeśli i Pinchas, sytuacja numer jeden, Pinchas rozumie, Mojżesz nie, sytuacja numer dwa, córki Clofachada rozumią, a Mojżesz nie, no to Mojżesz, żeby było jasne, że nie tylko to mu nie przeszkadza, tylko on akceptuje w pełni, że tylko Hashem jest szefem, dlatego Mojżesz zwraca się do Hashem i mówi, proszę wyznaczyć, kto ma być moim następcą. No normalnie w sytuacjach biznesowych na przykład, to ludzie robią odwrotnie. Kiedy człowiek widzi, że jakiś pracownik, szef widzi, że jakiś pracownik jest mądrzejszy niż on, no to najczęściej szef będzie się czuł zgrożony przez tego. Będzie próbować jakoś zapewnić, że jego pozycja nie jest zgrożona. A Moshe Rabbeinu, Mojżesz nasz rabin, robi odwrotnie. Przeciwnie do tego. Kiedy widać, że ktoś inny rozumie lepiej niż on, to jego reakcja jest, proszę wyznaczyć mojego następcę. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne przesłanie naszej parszy, że jedyny szef, jedyny przymierze, który ma Żyd, to jest z Bogiem. I liderzy nasi, rabini nasi, nauczyciele nasze, my mamy do nich ogromny szacunek, bo oni nas nauczają Torę, oni nam przekazują tradycję, ale my mamy dla nich ogromny szacunek również dlatego, i to zauważy człowiek, jeśli ma prawdziwego nauczyciela Tory, że w momencie, kiedy uczeń przyjdzie na poziom nauczyciela albo na poziom, że on może już coś nauczycielowi nauczyć, to wtedy jego nauczyciel nie zareaguje tak jak szef w jakimś biznesie, że będzie się bronił, tylko wtedy jego nauczyciel powie do niego, ty jesteś już nie mój talmid, już nie jesteś moim uczniem, tylko jesteś moim talmid haver, jesteś mój uczeń kolega. Tak jak widzimy w Talmudzie, Rabbi Akiva był uczniem Rabiego Eliezer, najpierw jest jego talmid, a potem już mówi Rabbi Eliezer, że ty Akiva, jesteś moim talmid haver, jesteś moim uczniokolegą. Już nie jestem ja twoim nauczycielem i mam nad tobą autorytet, tylko jesteśmy teraz równi. I to jest przepiękne przesłanie, jak również wydaje mi się, że to właśnie, może więcej niż cokolwiek innego, zapewniło, że
potrafiliśmy, czy potrafili nasi przodkowie generacji po generacji przekazać to aż do nas. Dlaczego? Jak to się udało? Dlatego, że ja, ta młodsza generacja, mam ogromny szacunek do moich rabinów. Dlaczego? Nie tylko, no bo szacunek, bo starszy, nie. Właśnie dlatego mam szacunek, dlatego, że zauważyłem, że oni mają do mnie szacunek. Zauważyłem, że w momencie, kiedy ja mogę coś powiedzieć nie głupiej niż oni, to oni nie próbowali używać, że tak powiem, swój autorytet nade mną, tylko odwrotnie, próbowali mnie podnieść. Próbowali mnie podnieść, wyszkolić do swojej pozycji, do swojego poziomu, żeby być ze mną koledzy, a nie żeby, że tak powiem, wywyższać się nade mną. I to dlatego u mnie to tworzy oczywiście chęć do kontynuowania tego. Bo to, co oni mnie przekazali, no, to jest to piękne, co łączy mnie z nimi, bo oni do tego pozwalają, oni do tego chcą. Nie tylko, inaczej ja ich szanuję, dlatego że ja poczułem od nich szacunek do mnie. I to jest to, co Moshe Rabbeinu tutaj nam pokazuje. On mówi do Hashem, wyznasz mojego następcę. Dziękuję, Shabbat Shalom.